Z uwagi na realizację głównego frontu robót przy największej drogowej inwestycji we współczesnej historii Częstochowy, czyli budowie nowej Alei Wojska Polskiego, od świtu 3 listopada w czwartek wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Sprawdźcie, na czym będzie polegała. Każdy, kto może, powinien rozważyć poruszanie się po mieście na osi północ-południe tramwajem. Jeśli zaś punkt docelowy Waszej podróży znajduje się w pobliżu jednego z węzłów lub nie musimy wjeżdżać autem do miasta, skorzystajmy z autostradowej obwodnicy Częstochowy. Kiedy jednak konieczne jest poruszanie się Waszymi prywatnymi samochodami po mieście i wybierzecie objazd, jedźcie ostrożnie, patrzcie na znaki i liczcie się z tym, że Wasza podróż potrwa dłużej. Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was.